I witam w tym gorąco. W kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 21 2021, czyli druga już część wiadomości na środę. Sprawdźmy co się dzieje w kryptowalutach Bitcoin 34597 dolarów. Minus 5,9%. Było chyba nawet 7 spadek poprzez noc, ale widzimy, że mamy już odzysk tej ceny. Projekty, które sobie najlepiej poradziły to jest Hedera Hashgraph 39,6 VeChain 91 i Engine Coin 8,8. Projekty, które sobie gorzej poradziły to jest Ampleforth minus 159, Loopring minus 151 i Balancer minus 147. Zacznijmy od Coin Perpetual Protocol. Wyłania się jako szósty co do wielkości DEX już po po miesiącu. Pomimo wykonania 179 tysięcy transakcji w ciągu pierwszego miesiąca działania, Perpetual Protocol z napędem XDai wydał zaledwie 183 dolary na opłaty za gaz, czyli tutaj jest używany XDai do tego, więc... W oparciu o dane z Dune Analytics udostępniane przez Perpetual Protocol, tygodniowy wolumen handlowy DEX w wysokości ponad 299 milionów dolarów dałby projektowi wyższą pozycję niż Synthetix, DYDX i oprócz tego mamy też Kyber, a poniżej Balancera by się właśnie znalazł. Kamień milowy został udostępniony w poście na blogu upamiętniającym pierwszy miesiąc działania projektu, okres w którym DEX wygenerował ponad 500 milionów dolarów całkowitego wolumenu i wygenerował ponad 500 dolarów opłat transakcyjnych. Sam xDAI jest jednym z kilku rozwiązań skalujących warstwy drugiej, które stanowią alternatywę dla wysokich opłat związanych z działaniem bezpośrednio w sieci głównej Ethereum, a z niedawno rozpoczął pierwszy etap przejścia na optymistyczne roll-upy. Patrząc w przyszłość, Perpetual spodziewa się wprowadzenia funkcji zleceń z limitem w pierwszym kwartale 2021, więc widzimy, że xDAI skaluje na pewno tutaj ten Perpetual protocol. News BTC czy BTC... Sygnalizuje nam zejście do 33 tysięcy. A więc zobaczmy, bitcoin napotyka silny opór w pobliżu poziomu 37838 tysięcy. Cena znajduje się teraz poniżej wsparcia 36,5 i 100 godzinnej prostej średniej ruchomej. Nastąpiło przełamanie poniżej dużego trójkąta kurczącego się w wsparciu w 36500. Para wykazuje niedźwiedzie oznaki i może dalej spaść do 3433 tysięcy w tym przypadku. Początkowe wsparcie po stronie spadkowej jest blisko 35850, jeżeli mielibyśmy mieć ten Spadek tutaj kontynuowany, więc jeśli cena Bitcoina nie utrzyma się powyżej wsparcia 38,850 może nadal spadać w kierunku 35 tysięcy, a kolejne duże wsparcie jest blisko poziomu 34,800 i 33,200, więc no tutaj należy po prostu obserwować tą cenę, gdzie po prostu się znajdziemy i posłuchać też analityków technicznych, takich jak Jurek powiedzmy z analizy i oczywiście inne osoby, 321 Maciek, tak samo bo z newsów dowiemy się wiecie ile. W przypadku analizy, oczywiście, dlatego tłumaczymy CryptoCrew i Boba Lukasa na tym kanale. Prywatny bank Berkeley potępia Bitcoina jako prawie niemożliwe do zainwestowania. Główny statek rynkowy banko Kryptowalu twierdzi, że Bitcoin jest zmienny i zapewnia niewielkie korzyści z dywersyfikacji dużym inwestorom, aby rozważali trzymanie go w portfelach. Więc, żeby już tutaj nie czytać tej całości, co jest problemem dla Berkeleysa? Duża zmienność, czyli duża zmienność, wysokość powiedzmy potencjalnych wzrostów, ale pewnie tutaj też zauważają. Ewentualne straty, gdy przyjdzie bezsa. No, tutaj trzeba zaryzykować, żeby pić szampana, jak to niektórzy mawiają. Azja odpowiada za prawie połowę światowego handlu kryptowalutami. Badania przeprowadzone przez Mesari zagłębiały się w azjatycki krajobraz kryptowalut i ujawniły, że region ten odpowiada za prawie połowę całego handlu aktywami cyfrowymi i szczyci się sześcioma z dziesięciu największych jednorożców kryptowalutowych. Ponieważ Azja stanowi teraz 60% światowej populacji, firmy infrastrukturalne na całym świecie są zainteresowane wejściem też na rozwijający się oczywiście rynek. W raporcie dodano, że również Chiny dominują pod względem działalności wielorybów i większych transakcji handlowych. Azja Wschodnia, głównie Chiny, jest dominowana przez większe transakcje z 90%. Wszystkich wolumenów powyżej 10 tysięcy dolarów A Azja Wschodnia angażuje się W bardziej krótkoterminowe transakcje Na szerszej gamie aktywów W porównaniu z Ameryką Północną Gdzie koncentruje się bardziej na Długoterminowych zasobach Bitcoina Powodując się na dane z Chainalysis W raporcie stwierdzono, że w ciągu 12 miesięcy Do czerwca 2020 roku Azja odpowiadała za 43% Globalnej aktywności kryptowalutowej Czyli 300 miliardów dolarów w transakcjach Aktywność kryptowalut w samej Azji jest równoważna Z połączeniem USA i Europy Dodał Cristiano, czyli Europa i USA, dodajemy, wychodzi nam Chiny w tych wszystkich naszych, można powiedzieć, transakcjach walutowych w kryptowalutach. A do końca 2019 roku 6 z 10 największych firm kryptograficznych na świecie znajdowało się w Azji. Jakie to były Binance, Bitmain, Canaan, Block One, eBank i Liquid, z czego połowa była bezpośrednio związana z wydobyciem bitcoinów. Chiny kontrolują obecnie 60% albo 65% nawet wskaźnika hasha, czyli hash rate, i tutaj też widzimy, że. W tym przypadku przodują, chociaż Stany Zjednoczone i inne kraje już tutaj też układają się do tego wydobywania kryptowalut już w niedalekiej przyszłości. Tether produkuje dla niejak ponad 2,5 miliona dokumentów. Tether i Bitfinex stworzyły miliony dokumentów, ale twierdzą, że potrzebują więcej czasu na wyprodukowanie dodatkowych dokumentów, które poprosił sąd. Czyli w ostatnim liście, który czytamy do e, tutaj akurat gubernatora, a bardziej biura prokuratora generalnego w Nowego Jorku, w ciągu najbliższych 30 dni odpowiedzą na resztę zapytań. Nie mają tutaj wszystkich tych dokumentów, nawet nie wiemy, czy te, które miały być dostarczone do tego momentu, one zostały dostarczone, czy po prostu w kwestii szykowania tych milionów dokumentów jeszcze potrzebują tych 30 dodatkowych 30 dni. Czyli list został przesłany 19 stycznia, a Finex że planuje skontaktować się z sądem w ciągu najbliższych 30 dni w celu dostarczenia ostatecznej aktualizacji statusu lub zaplanowania konferencji w celu omówienia. Wszelkich otwartych kwestii. Wiele osób ze świata krypto uważa, że to jest po prostu gra na czas. Czy te 30 dni faktycznie zmienią sprawę? Zobaczymy, jakie będzie odzew oczywiście, sądu z Nowego Jorku. Na razie nie mamy oficjalnych też informacji na ten temat. Ripple i BitGo przenoszą 71 milionów dolarów. Zobaczmy. Ripple przesyła najpierw 200 milionów XRP z portfela escrow. Gdzie one tutaj idą? To są dane z Whale Alerta, które tutaj dochodzą, oczywiście. A więc dane udostępnione przez Whale opisują dwie duże transakcje o wartości 200 i 35 milionów XRP. Ripple przekazał większą część swojej rodzimej waluty cyfrowej z portfela Ripple Escrow do portfela Ripple. W sumie 35 milionów XRP zostało wysłanych z platformy depozytowej BitGo na tajlandzką giełdę BitCab. Ripple zwykle uwalnia środki w wysokości 1 miliarda XRP pierwszego dnia każdego miesiąca, a później tego samego dnia blokuje z powrotem około 800 milionów XRP. Także nie wiemy dlaczego teraz, ale fundusze sprzedawane przez Ripple są zwykle wykorzystywane do pokrycia kosztów operacyjnych, działalności charytatywnej lub inwestycji w inne projekty. Innym ważnym wydatkiem jest wysłanie XRP do współzałożyciela firmy Jetta Makaleba, a 477 milionów XRP trafiło do jednego portfela 1 stycznia tego roku. Jednak teraz Ripple ma również 21 prawników do opłacenia, aby obronić firmę i jej dwóch prezesów. Brada Linkhausa i byłego szefa Chrisa Larsena w sądzie przeciwko Sek. Może te pieniądze idą też na taką tutaj rzecz. A, jeszcze oprócz tego mamy Pornhub, który zachowuje płatności XRP, w tym przypadku na XRP są, zaraz będziemy mieć ten temat, może przejdźmy już do niego, więc Pornhub dodaje XRP, BNB, USDC i Doge do swoich płatności. Wiemy, że oni mają problemy prawne związane z weryfikacją użytkowników, jakieś tam sprawy sądowe się dzieją, Visa, Paypal usunęły swoje płatności do tej platformy, zostały do tego oczywiście zmuszone krypto, cechują się tą rolą, że nie muszą być do dzisiaj, jeszcze tutaj, przynajmniej w tym świecie, w którym się znajdujemy, zmuszane do takich rzeczy. Dlatego one są wykorzystywane tam, gdzie na przykład Visa i PayPal nie domaga. Więc ten ruch oznacza, że ponad 120 milionów odwiedzających Pornhub dziennie może teraz płacić za subskrypcję premium w czterech zasobach cyfrowych. W szczególności Pornhub usunął obsługę zorientowanych na prywatność monet Dash i tokena Puma Pay, które były obsługiwane od połowy grudnia. To sugeruje, że zmiany zostały wprowadzone w ciągu ostatniego. Miesiąca. Najnowsze poprawki zwiększają liczbę obsługiwanych monet do 16 z 14 wcześniej. Także widzimy te wszystkie, które są właśnie w tym momencie używane. I Pornhub nie obsługuje już płatności kartą kredytową po tym, jak w zeszłym miesiącu zostały zablokowane karty Visa. Mastercard i dwóch gigantów płatniczych zerwało więzi z Pornhubem po oskarżeniach, że strona pornograficzna pokazywała filmy z wykorzystywaniem dzieci i gwałtu. Dlatego hmm, to jest troszeczkę słabe, tak? Więc z tym nigdy nie będziemy się tutaj i Ja zgadzał i saportował czegokolwiek, co jest z tym związane. Zobaczymy, jak będzie ta sprawa sądowa, jak się będzie bronił Pornhub, czy właśnie tylko kryptowalutami odpuszczą sobie resztę, no to wtedy to słabo wygląda dla samej firmy. BornHub. Coinbase Custody dodaje drugi token DeFi w 2021 roku. Rally został dodany do Coinbase Custody. Inwestorzy instytucjonalni mogą teraz wpłacać i wypłacać token Rally na platformy. Zobaczmy. Tak, dokładnie RLY token w tym momencie. Więc oprócz tego Coinbase Custody umożliwiło wpłaty i Rally dołącza do obsługi depozytariusza. Coinbase jest to drugi projekt, który pojawił się na platformie w 2021. Pierwszym był Ban Bridge. Coinbase Custody oferuje inwestorom instytucjonalnym możliwość bez bezpiecznego przechowywania ich aktywów kryptograficznych. Giełda kryptowalut Bitpanda otwiera przez karty debetowej Visa. Firma z siedzibą w Wiedniu wprowadza na rynek kartę Bitpanda, produkt debetowy Visa, który łączy wszystkie aktywa, takie jak kryptowaluty, fiat, a nawet metale szachetne, w jedną kartę w czasie rzeczywistym. Bitpanda, europejska platforma inwestycyjna kryptowalut, ogłosiła dzisiaj, że przyjmuje właśnie już zamówienia przez sprzedaży na swój pierwszy fizyczny produkt, kartę Bitpanda. Więc ona będzie tutaj dostępna, zobaczmy w jakich krajach, a więc mamy odpowiedź: klienci Bitpandy, którzy są obecnie mieszkańcami strefy euro, mogą od razu biegać się o nową kryptograficzną kartę debetową bezpośrednio przez aplikację Bitpanda lub przez bitpanda.com slash card, czyli yy, no ukośnik oczywiście kart. Dokładnie ten link możecie wtedy ewentualnie nabyć taką kartę, bo wydaje mi się, że polska jest w Unii, tak? Także strefa euro nas też obowiązuje. Pierwsza w historii opcja Bitcoin Cash, która zostanie uruchomiona przez założyciela Bitmain, Jihan Wu, jeden z najbardziej wpływowych chińskich przedsiębiorców kryptowalutowych. Jihan Wu, dawniej Bitmain, idzie all in Bitcoin Cash, czyli mamy drugą osobę, która wspiera teraz pokimie, Bitcoin Cash ze swoją platformą pochodną, więc tutaj Bitcoin dodaje, można powiedzieć, giełdę, a bardziej też pary. Bitcoin każdą tetera i też będą tutaj. Pochodne na tej giełdzie, nawet z dźwignią do 33 na właśnie tej platformie. Także widzimy, że tutaj chodzi też o wsparcie wolumenowe, tak ludzie będą mogli po prostu grać na dźwigni na tej giełdzie. Kolejny raper myśli o albo rozważa stworzenie własnej kryptowaluty Solja Boy. Zobaczmy twórca hitów Cran Dad. Solia Boy opublikował dziś rano symboliczne wydanie na Twitterze, ale reakcja była ogólnie negatywna, a zwolennicy kryptowalut dostrzegali rapera przed potencjalnymi konsekwencjami prawnymi takiego postępu bo wiele cerebrytów miało wcześniej problemy prawne z promowaniem kryptowalut. Zapytał dziś rano swoich 5,2 miliona obserwujących na Twitterze, co myślisz o tym, że stworzę własną kryptowalutę. No i tutaj właśnie się posypały też i te dobre, i te słabe strony tego wszystkiego. Jednak zamiast potencjalnego wytworzenia tokena, użytkownicy Twittera byli zgodni co do tego, że Solia Woj uruchomi swój własny, niezamienialny token NFT. Są to cyfrowe kolekcje i tutaj już bardziej pozytywnie w tym wypadku to wyglądało. Jack Ma powraca w nowym filmie po prawie 3-miesięcznym zniknięciu. Wszyscy zastanawiali się, gdzie się pojawia Jack Ma, czyli założyciel chińskiej grupy e-commerce Alibaba. Wystąpi po raz pierwszy od października, kończąc prawie 3-miesięczne intensywnych spekulacje na temat jego możliwego miejsca pobytu. Już myśleli, że tutaj zniknął gdzieś w czeluści. Powiedzmy Hongkongu czy, czy gdziekolwiek. W nowym klipie wideo opublikowanym w internecie 20 stycznia Ma został pokazany, jak odwiedza szkołę odbudowaną przez jego fundację. Spojrzenie, które wystarczyło, aby powiedzieć, akcję Alibaba w Hongkongu do wzrostu o prawie 9%. Także takie wydarzenia nagle się pojawia właściciel, stworzyciel tego właśnie pro, projektu i. Akcje idą w górę, o jest, Jack ma, 9%, siup, w górę, na takiej zasadzie, widzimy też tam reagują. Przemówienie zostało wygłoszone w przeddzień planowanej pierwszej oferty publicznej Ant Group, która miała przyciągnąć 37 miliardów dolarów, przy wycenie spółki na znacznie więcej, ponad 300 miliardów dolarów. Źle odebrane przemówienie ma skłoniło chińskie wadze do, no rozprzestrzeniania działania, by powstrzymać korporacyjnego giganta, wyciągając wtyczkę z jego planów upublicznienia, a następnie rozpoczynając dochodzenie antymonopolowe w Alibabie. Widzimy, że Jack Ma po prostu skrytykował chiński rząd. Chwilę później mieliśmy taką właśnie reakcję. Jednocześnie ściśle kontrolując relacje medialne z dochodzenia pojawiły się niezweryfikowane sugestie, że sam prezydent Xi Ji, Jinping był odpowiedzialny za decyzję o wstrzymaniu pierwszej oferty publicznej Ant. Także wiemy, jak działają socjalistyczne państwa, także może nie warto w przypadku Jack Ma Gdzieś tam krytykować chiński rząd, bo widzimy, że potem są takie zamieszania, że nagle znika pan kolega i nie wiemy, co się z nim dzieje. Dan Hedl z Krakena. Zobaczmy kto. Lider wzrostu w giełdzie kryptowalut, Kraken. Przeciwstawia się strachowi, niepewności, wątpliwości, czyli FUD albo FAD, jak to nazywamy po polsku które pojawiają się pośród wielkiego byka Bitcoina. Jak on tutaj widzi? Zawsze gdy Bitcoin ma kłopoty, ludzie naiwni, którzy starają się poradzić jakoś z brakiem, racjonalizując dlaczego zawiedziona przez strach, niepewność i wątpliwość lub przez to, co mamy Bitcoinem z nazywanym VAT. Cytując artykuł opublikowany przez Federalną Rezerwę Banków St. Louis Held obala twierdzenie, że Bitcoin nie ma żadnej wartości wewnętrznej. Narzekanie, że nie ma wartości wewnętrznej, kiedy ich podstawowa waluta rządowa nie ma absolutnie żadnej wartości wewnętrznej. Dolar amerykański nie jest zabezpieczony z Jednostki Bitcoin nie mają żadnej wartości wewnętrznej. Dolar amerykański, euro i frank szwajcarski również nie mają żadnej wartości wewnętrznej. Rezerwa federalna. Tak to po prostu krytykuje, jak sami nie mają, to zauważa Helder. Weteran kryptowalut zajmuje się również poglądem, że BTC to bańka skazana na niepowodzenie. Bitcoin to nie tulipany. Zapewnia światu najlepszy cyfrowy magazyn wartości, jaki kiedykolwiek powstał, umożliwiając ludziom przechowywanie wartości, które są trudne do przejęcia i przekazywane ich komukolwiek innemu bez pozwolenia. Jeśli chodzi o wykorzystanie Bitcoinów do celów przestępczych, Held twierdzi, że BTC jest aktywem niskiego ryzyka w przypadku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Około 2000 dolarów rocznie na całym świecie jest pranych. Amerykanie wydają 150 miliardów dolarów rocznie na. Narkotyki kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 1,1 miliarda. Problem w tym w pieniądzach rządowych, a nie w bitcoinach czy kryptowalutach, które w większości działają na przejrzystych księgach, przez co trudno jest zaciemnić fundusze. Ponadto Held przygląda się rocznym kosztom ilości energii zużywanej podczas wydobywania bitcoinów, aby rozwiązać dyskusję, że wiodąca kryptowaluta stanowi zagrożenie dla środowiska. Narzekanie również na zużycie energii przez albo bez uprzedniego porównania go ze zużyciem energii w wydobyciu złota, w systemie finansowym, w rządach, sądach. Czy obserwowaniu Kardashian, kupiłeś energię elektryczną, nie ma moralnej policji elektrycznej, którą wpływałaby na twoje subiektywne wykorzystanie tej energii. Jeśli chodzi o manipulację rynku, Held zauważa, że manipulacje są na wszystkich rynkach. Podkreśla, że banki zostały ukarane grzywną w wysokości ponad 300 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 10 lat za ich rolę w manipulowaniu rynkami i instrumentami finansowymi. To tylko ta kara, pamiętajmy, 300 miliardów, a tak naprawdę to, co robili, było na o wiele wyższą kwotę, także te kary się opłaca nadal płacić i kontynuować to, co się dzieje. Tutaj jeszcze to dorzucę tak przypadkowo. Held odrzuca również obecny fad Tetera, co sugeruje, że BTC może się zawiesić, jeśli firma zostanie pozwana przez organy regulacyjne. Obawy, że jeden stablecoin, który stanowi tylko 3% kapitalizacji rynkowej Bitcoina, może zaszkodzić Bitcoinowi poprzez bankructwo, jest absurdem. Gdyby istniała okoliczność, w której emisja Tether została całkowicie sfabrykowana, a nie jest, byłoby to fantastyczne dla Bitcoina, ponieważ ludzie sprzedawaliby Tether i rzucali inne stablecoiny za Bitcoin. O ile by mieli taką możliwość, bo też jest taka wersja oczywiście, że w momencie, kiedy Tether upada, automatycznie na wszystkich giełdach nie zejdzie osoba gdzieś do Bitcoina. I to też mieć trzeba na uwadze, tak? bo to fajny scenariusz że faktycznie. Zejdę sobie z Tethera, jak już jest zamknięty, do Bitcoina. Pytanie, czy giełda w tym przypadku nam zaakceptuje te Tethery, to też trzeba sobie na to odpowiedzieć. Ale no tutaj większość faktycznie, można się zgodzić od tej strony, której tutaj jesteśmy, czy Bitcoin jest gotowy do skonfiskowania. Tą, tą i inną rzecz poruszyłem już pewnie w książce, nieraz i, i w poprzednich audycjach, także przejdźmy do kolejnego artykułu. Prezydent Donald Trump ułaskawił Kenna Cursona, byłego członka zarządu Ripple i współzałożyciela Modern Consensus, kryptomedialnej platformy. Carson był jeden z 73 osób, które otrzymały pełne ułaskawienie od Trumpa za wczesną środę mniej niż 12 godzin przed końcem jego prezydentury. Kolejnym 70 osobom złagodzono wyroki, ale na liście nie było niestety Rosa Ulbrichta, założyciela Silk Road, którego podobno rozważano łaskawienie w zeszłym miesiącu, Julian Assange, założyciel Wikileaks, który pomógł spopularyzować użycie bitcoina, czy Edward Snowden, który ujawnił szczegóły dotyczące amerykańskiego programu inwigilacji, Glenowi Greenwaldowi, wówczas reportowi The Guardian. Czyli inni odbiorcy ułaskawienia w środę to był statek kampanii Steve Bannon, który powiedział w 2018 roku, że pracował nad projektem kryptowaluty przed aresztowaniem w 2020 roku pod zarzutem oszustwa rapera Lil Wayne, któremu groziło więzienie za broń palną i Kodak Black, który miał odbywanie kary trzech lat pod zarzutem używania też broni. Prywatna moneta FIRO, która wcześniej była znana jako ZCOIN, ma 51% atak. Kolejny chyba, bo już wcześniej kiedyś słyszeliśmy w przeszłości. Także moneta FIRO zorientowana na prywatność, wcześniej znana jako Zicoin, przechodzi taki atak. Więc zespół wyjaśnił, że nie jest to błąd w kodowaniu, ale natura proof of work. Ponadto ujawniają w najnowszej aktualizacji, że pracują nad systemem, który może temu zapobiec w przyszłości z giełdami i pulami. 51% ataków nie jest nowością w dziedzinie kryptowalut. Jeszcze w zeszłym roku poinformowano, że Ethereum Classic przeszedł kolejny taki incydent. Także tutaj czasami dochodzi do takich ataków w tych systemach. Coindesk: ponad połowa inwestorów uważa, że Bitcoin, akcje Celsjus to największe banki. Także mieliśmy Dana Hedelu, który odpowiedział, teraz mamy jeszcze Coindesk artykuł. Podczas gdy wielu respondentów postrzegało bitcoin jako główną bańkę, 25% uważało, że może podwoić swoją cenę do poziomu 70 tysięcy dolarów na początku 2020 roku. Także bańka może być, ale jeszcze cena może iść w górę. W ich, w ich przypadku. Spośród wszystkich respondentów 56% uważa, że bitcoin z większym prawdopodobieństwem spadnie o połowę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jeszcze większe 62% sądziło, że Tesla odnotuje taki sam spadek. Bitcoin jest postrzegany jako skrajny przypadek przez połowę respondentów, którzy ocenili najwyższą kryptowalutę pod względem wartości rynkowej na 10, skali 1 do 10, jeżeli chodzi o bańkę, jaka tutaj się tworzy, ich zdaniem. Jednak około 1,4 respondentów uważa, że Bitcoin może prawdopodobnie podwoić się jeszcze w tym samym czasie w przyszłym roku, co oznacza, że jego cena może nawet dosięgnąć jeszcze 70 tysięcy dolarów. Brave Browser, czyli przeglądarka, podejmuje kroki w kierunku Web3.0, integrując IPFS. Czyli to jest w pełni zdecentralizowany system udostępniania i przechowywania plików, który jest dostępny właśnie już teraz na Brave Browser. Obecne dostępne są na komputerach stacjonalnych. Wkrótce spodziewany jest obsługa przeglądarek mobilnych. Crypto Ninjas na sam koniec. Największy w Azji portfel Ethereum. ImToken integruje Tezos. Aplikację ImToken można pobrać z Apple App oraz Android Google Play. Imtoken, największy portfel w Azji dla użytkowników Ethereum, pierwszy w Chinach, samokontrolujący portfel aktywów cyfrowych, wdrożył dziś obsługę publicznego blockchaina na Tezos. Tezos to 12. publiczna sieć oficjalna wspierana przez Imtoken. Pozostałe 11 publicznych to Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Polkadop, Tron, Litecoin, Bitcoin Cash, Nervos, Filecoin i kusama. Ok, w takim razie mamy kolejną porcję wiadomości. Ja z Wami się widzę po północy. Życzę, chyba że się pojawi oczywiście CryptoCrew, bo on ostatnio lubi dodawać 8-minutowe odcinki. Życzę Wam wspaniałej reszty dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.